Pozdrawiam wszystkich, tutaj Waldek, kanał Fotomix i zapraszam na coponiedziałkowy tutorial. Dzisiaj chciałbym pokazać, jak wykonać okładkę wraz z napisem do albumu ślubnego, narzeczeńskiego lub dziecięcego. Będzie to bardzo efektowny napis w rozmytym tle i wychodzący troszeczkę do przodu, imitując efekt 3D. Zapraszam do oglądania. Pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, to zeskalować nowy dokument do wielkości naszych, dajmy na to, okładek. W moim przypadku jest to wielkość dostosowana do filmu, czyli 1920 na 1080. Jest to rozdzielczość Full HD. Pierwsze co robimy, to znajdujemy słodkie zdjęcie pary młodej, pary narzeczonych, słodkie dziecko, które będziemy mogli później wstawić do naszego projektu. Zaznaczamy wszystko Ctrl-Command-A, kopiujemy do schowka Ctrl-Command-C, przechodzimy do naszego wcześniej utworzonego dokumentu, wstawiamy Ctrl-Command-V i mamy już jako nową warstwę nasze zdjęcie. Przesuwamy na razie w miejsce, które mniej więcej wybierzemy jako te, które będzie tłem dla naszego napisu. Wybieramy narzędzie Type Tool, kolor czarny, wybrałem czcionkę Arial, pogrubioną i piszemy nasz napis, który będzie głównym w naszym albumie. Na przykład napis Love. Kiedy mamy już napis, przesuwamy go, zaznaczając narzędziem Move Tool. Klikamy i dowolnie ustawiamy napis na naszym zdjęciu. Następną rzeczą, jaką zrobimy, to jest skopiowanie naszej warstwy ze zdjęciem. Możemy to zrobić poprzez złapanie zdjęcia myszką i przeciągnięciem tutaj na nową warstwę. Przenosimy tą warstwę na górę, ponad warstwę z napisem. Klikamy prawym klawiszem właśnie tutaj i zaznaczamy Create Clipping Mask. Przechodząc na dolną warstwę, także klikamy prawym klawiszem i zamieniamy warstwę na Smart Object, czyli Convert to Smart Object. Następnie przechodzimy do menu Filter, Blur, Gaussian Blur i rozmywamy delikatnie nasze zdjęcie, które jest tłem. Jak widzimy, ładnie nam się w tej chwili pokazała czcionka wypełniona właśnie warstwą ze zdjęciem, którą skopiowaliśmy. Teraz klikamy na warstwę z naszą czcionką, przechodzimy do stylów warstwy, wybieramy drop shadow. Jak widzimy, automatycznie dostaliśmy efekt takiej właśnie trójwymiarowości, gdzie nasze litery stwarzają wrażenie, jakby wychodziły z obrazu. Możemy to jeszcze bardziej zwiększyć tutaj właśnie tymi suwakami distance. Jak widzimy, distance zmienia odległość cienia od naszej czcionki. Myślę, że 29 będzie wystarczające. Spread. Jak widać, dodaje takiego rozmycia na obrzeżach tego cienia. No i size zwiększa rozmiar tego cienia, powodując jednocześnie jego rozmycie. Myślę, że tak będzie w porządku. Blend Mode ustawiamy na Multiply, oczywiście kolor czarny, krycie, Kryjcie 70 i tak powinno. Efekt jest całkiem dobry. Następnie wybieramy Stroke. Jak widzimy, pojawiły nam się ładne, białe obramowania naszych liter. Jeżeli tutaj zmienimy kolor na inny, obramowania także zmienią kolor. Pozostańmy przy białym. Fill Type, kolor oczywiście. Opacity, tu możemy właśnie regulować moc, jaką ma nasz kolor biały. 80-84% jest wystarczające. Blend Mode na Normal. Position Outside, czyli na zewnątrz naszych liter jest to utworzone. Size to jest oczywiście wielkość tego obramowania względem naszych liter. Także w naszym przypadku 5 będzie wystarczające. Klikamy OK i mamy już piękny obrazek z bardzo efektownym napisem. Możemy jeszcze przejść do naszej warstwy tła, zmniejszyć jej krycie. Automatycznie, jak widzimy, zostaje ona rozjaśniona. Ze względu na to, że naszym backgroundem jest kolor biały, jest to efekt dosyć ładny, jeżeli chcemy właśnie takie graficzne rzeczy robić, i całkiem inny od tego, jakbyśmy chcieli na przykład zwiększyć rozmycie poprzez filtr gaussowski. Jak tutaj widzimy, wszystkie kontury nam ładnie pozostały na swoim miejscu, jedynie zmienił się odcień na o wiele jaśniejszy naszego obrazka. Jeżeli byśmy opacity dali na 100%, a Gaussian Blur, jak klikniemy właśnie tutaj, możemy jeszcze raz otworzyć okno dialogowe filtra Gaussian Blur i zmienić ustawienia. Właśnie dlatego nasze zdjęcie zmieniliśmy na Smart Object, żeby później swobodnie zmieniać ustawienia właśnie, dajmy na to, filtra Gaussian Blur. I teraz damy większą moc filtra i jak widzimy, zdjęcie pozostaje z takimi samymi światłami, a całkowicie zostają rozmyte nasze postacie. No nie jest to co satysfakcjonuje, dlatego pozostawimy to tak jak było, a rozjaśnimy ładnie poprzez zmniejszenie krycia naszej warstwy. Następną rzeczą jest dodanie jakiejś sentencji, która jeszcze by uatrakcyjniła cały wygląd. Przechodzimy na górę i jako następną warstwę dodajemy Type Tool, klikamy. Ja już przygotowałem coś takiego. Przechodzimy do narzędzia Move Tool. Ustawiamy na środku nasz napis. Dobrze by było, jakby był biały, bo jak widać, troszeczkę czarny mało pasuje do efektu, jeżeli chodzi o zakochanych lub, dajmy na to, pierwszą komunię świętą. Dlatego przechodzimy do edycji naszej warstwy tutaj z czcionką i zmieniamy kolor na biały. Jak widać, pięknie nam to się zmieniło i to jest nasz efekt końcowy. Myślę, że na pewno jest to do wykorzystania w wielu projektach i w wielu fotoksiążkach, albumach, które będziecie sami projektować. Dziękuję za wysłuchanie i obejrzenie tego tutorialu. Zapraszam na następny, oczywiście w następny poniedziałek. Zachęcam do komentowania i subskrybowania. Pozdrawiam, cześć!